Ekspert do spraw dzikiej przyrody może sprowadzać jelenie z pasów startowych lotniska albo eskortować rodzinkę kaczek w kierunku najbliższego jeziorka. Zdarza się, że przegania szopy kryjące się w budynkach terminali. Nie może natomiast zbliżać się do pszczół. W sierpniu 2012 roku setki tysięcy pszczół osiadły na skrzydle samolotu Delta lecącego do Nowego Jorku. Miało to miejsce, gdy załoga przygotowywała się do tankowania maszyny oraz załadunku bagażu. Wtedy stało się jasne, że należy wezwać Stevena Repaskiego, mistrza pszczelarstwa. W tamtym czasie był to już czwarty rój, z którym pracownicy lotniska musieli sobie poradzić. W maju 2012 ponad 15 tysięcy pszczół przysłoniło światła pasa C, co spowodowało liczne opóźnienia. Wtedy właśnie ekspert do spraw dzikiej przyrody zaczął szukać w internecie pobliskich pszczelarzy. Znalazł ofertę pana Repaskiego, który później nawiązał współpracę z lotniskiem. Praca opiekuna strusi zwykle polega na powstrzymywaniu ptaków przed ucieczką lub dziobaniem siebie nawzajem. Pracownicy spędzają mnóstwo czasu na obserwowaniu ich zachowania. Choć brzmi to jak proste i relaksujące zajęcie, wcale takie nie jest. Strusie są niesamowicie terytorialne i szybko wpadają w gniew. Gdy poczują się zagrożone, mogą nawet zaatakować człowieka. Opiekun strusi musi zawsze mieć się na baczności. W przeciwnym razie jeden z jego podopiecznych szybko wpadnie w tarapaty. Osoby, które legalnie napadają na banki, nazywa się etycznymi hakerami. Tacy ludzie sprawdzają poziom zabezpieczeń instytucji finansowych. W przeszłości zajęcie to było raczej proste. Polegało na fizycznej napaści na bank. Takich fałszywych rabusiów nie brakuje również obecnie. Są też spece komputerowi, którzy czuwają nad cyberbezpieczeństwem i walczą z kradzieżą osobowości. Mogą nawet przebierać się za policjantów próbujących zamontować kamery przemysłowe w skarbcach banków. W podwodnym hotelu na Florydzie pracuje nurek dostarczający pizzę. Pracownik ten wdziewa strój do nurkowania i wyrusza w drogę. Przedziera się przez ocean i dostarcza gościom hotelowym świeżo upieczoną pizzę w wodoszczelnym pojemniku. Praca testera karmy dla zwierząt jest połączeniem badacza i testera. Często osoba zatrudniona na takim stanowisku musi mieć tytuł doktora. Taki specjalista nie je karmy dla zwierząt, a testuje ją. Przeważnie analizuje jej wartość odżywczą, spisuje najróżniejsze raporty i szuka możliwości ulepszania już istniejących karm. Zanim faktycznie skosztuje karmy, musi ją powąchać. Nie każdy właściciel zwierzęcia chce, żeby jego kuchnia cuchnęła rybą, dlatego potem następuje kontrola właściwa. Testerzy oceniają teksturę, konsystencję i smak karmy. Po sporządzeniu odpowiednich notatek wypluwają próbki. Nazywacz lakierów do paznokci patrzy na nowo powstałe kolory lakierów i stara się je opisać w kilku słowach. Zwraca uwagę na ich wygląd albo odczucia, jakie w nim wywołują. Nie tak dawno temu NASA oraz Europejska Agencja Kosmiczna zatrudniła zawodowych śpiochów. Obie instytucje były gotowe zapłacić 24 ochotnikom w wieku od 24 do 55 lat ponad 18 tysięcy dolarów. Osoby te miały spędzić w łóżkach 60 dni. Uczestnicy badania mogli czytać książki, grać w ulubione gry na telefonach czy oglądać seriale, byle nie wstawali z łóżek, które były pochylone przy zagłówkach pod kątem 6 stopni. W ten sposób naukowcy chcieli sprawdzić, jak sztuczna grawitacja wpływa na ciało człowieka. Jedną z zalet bycia nurkiem golfowym jest praca na świeżym powietrzu. Ktoś taki zajmuje się wyławianiem piłeczek z jezior znajdujących się przy polach golfowych. Brzmi jak prosta i ekscytująca praca, ale większość zbiorników jest bardzo zaniedbana. Z tego względu nurkowie muszą niekiedy szukać piłeczek w błotnistych wodach pełnych glonów, a nawet radzić sobie z wężami. Inżynier do spraw bezpieczeństwa kokosów chroni głowy przechodniów przed spadającymi owocami. Konsekwencje takich wypadków mogą być bardzo nieprzyjemne. Aby im zapobiec, pracownik musi wspiąć się na palmy sięgające niekiedy 18 metrów wysokości i zebrać dojrzałe kokosy. Dzięki temu nie spadną na głowy niczego nie spodziewających się turystów. Zadaniem sortowacza chipsów jest szukanie nabrzmiałych lub przepieczonych chipsów trafiających na linię produkcyjną. Jak tylko dostrzeże taką sztukę, od razu się jej pozbywa.
Amsterdam jest jednym z najbardziej przyjaznych dla rowerzystów miast na świecie. Nic zatem dziwnego, że setki rowerów lądują w niezliczonych kanałach miasta. Wyławiacze wyciągają ich rocznie ponad 14 tysięcy. Większość takich jednośladów jest wiekowa i zardzewiała. Obserwatorzy schnącej farby są zatrudniani przez różne firmy w celu przyglądania się wysychającej farbie. Tacy pracownicy muszą zwracać szczególną uwagę na sposób, w jaki zmienia się jej kolor i tekstura. Doświadczony obserwator powinien być w stanie dostrzec to zarówno na ścianach, jak i pod mikroskopem. Proces ten pomaga określić wytrzymałość farby i czy na przykład nie odpadnie przy najmniejszym dotknięciu. Osoba pracująca na tym stanowisku może również przez wiele dni malować tekturę. Pomaga to w testowaniu nowych mieszanek farb, na przykład ile czasu potrzebuje do całkowitego wyschnięcia. Wykrywacz zagnieceń pilnuje, aby na butach nie było niechcianych pomarszczeń w momencie opuszczania fabryki. Zakres obowiązków osoby zatrudnionej obejmuje prasowanie zagnieceń na butach oraz częściach obuwniczych rozgrzanym żelazkiem albo opalarką. Czasami może wykorzystać w tym celu urządzenie w kształcie szydełka. Ręczniki papierowe mogą wydzielać delikatną i przyjemną woń albo nie wydzielać jej w ogóle. Sprawdza to kontroler zapachów. Takich specjalistów zatrudniają producenci chcący mieć pewność, że ich produkty nie wydzielają niepożądanych aromatów. Niestety bardzo trudno dostać taką pracę. Niewykluczone, że to najwęższa nisza na rynku pracy. Zadaniem testera zjeżdżalni wodnych jest sprawdzenie, czy urządzenia funkcjonujące przy hotelach czy w parkach wodnych są bezpieczne i zapewniają odpowiednią rozrywkę. Załóżmy, że dostałeś tę pracę i zaczynasz testować zjeżdżalnie wodne dla dużej agencji turystycznej lub sieci hoteli. Spędzasz większość czasu podróżując od jednego parku wodnego do drugiego. Na miejscu wkładasz strój kąpielowy i wchodzisz do basenu. Masz zjechać kilkanaście razy z jednej zjeżdżalni, zwracając jednocześnie uwagę na prędkość, ilość zużywanej wody oraz poziom zabawy. Serwisanci okularów przeciwsłonecznych pracują w większych kurortach tropikalnych. Ich głównym zadaniem jest czyszczenie szkieł okularów, dokręcanie śrubek i rozwiązywanie wszelkiej maści problemów, jakie mogą napotkać właściciele tych akcesoriów. Serwisanci zwykle patrolują teren hotelu popołudniami i noszą paski z najróżniejszymi narzędziami. Tester mebli zajmuje się sprawdzaniem łóżek włącznie z poduszkami i materacami. Hotele oraz inne firmy zatrudniają takich ludzi, aby dosłownie spali w czasie pracy. Choć brzmi jak zajęcie marzeń, dobry tester łóżek musi dużo wiedzieć. Na przykład jak sprawdzić, czy materac ma wgłębienia, gdy leży się na nim w poszczególnych pozycjach, albo czy krawędzie łóżka są wystarczająco wytrzymałe, żeby na nich siedzieć. Tester gumy do żucia, zwany również gumologiem, zajmuje się żuciem gumy. Zadaniem takiej osoby jest testowanie jej tekstury i smaku oraz opisywanie wrażeń zarówno w trakcie, jak i po żuciu gumy. Czasami w zależności od etapu projektu badawczego ktoś taki musi zrobić mnóstwo balonów, jednak głównym zadaniem tego pracownika jest szukanie i tworzenie nowych smaków. Jeśli nie masz czasu stać w kolejkach albo cię to po prostu męczy, możesz wynająć zawodowego stacza. Za odpowiednią opłatą postoi za ciebie w długiej kolejce, żeby kupić coś w twoim imieniu, na przykład nowo wydany produkt. Osoby obdarzone ładnymi dłońmi czy stopami mogą zatrudnić się jako modele. Tacy pracownicy są często bardzo dobrze opłacani. Mogą brać udział w sesjach zdjęciowych reklamujących poszczególne produkty, takie jak biżuteria, lakiery do paznokci czy kremy do rąk. Niektóre hotele zatrudniają psich trenerów surfowania, aby uczyli tych czworonogów pływania na deskach. Okazuje się, że psiaki często uczą się szybciej niż ich właściciele. Testerzy Marmite'u smakują każdą partię tego słynnego smarowidła zrobionego z ekstraktu drożdżowego. Sprawdzają, czy produkt ma odpowiednią teksturę i konsystencję oraz czy smak mieści się w akceptowalnym spektrum smaków Marmite'u. Charakterystyczne bzyczenie, które słyszysz, gdy w pobliżu znajdują się pszczoły, nie jest dźwiękiem wydawanym przez owadzie usta. To skrzydła, szybko bijące w powietrzu podczas lotu, odpowiadają za bzyczenie. Kiedy pszczoła znajduje się w powietrzu, skrzydła powodują wibracje, które ludzkie ucho interpretuje jako bzyczenie. Dźwięk ten jest szczególnie głośny w przypadku małych owadów. Większe pszczoły wolniej poruszają skrzydłami, co oznacza, że wysokość dźwięku jest niższa.
Gdy pszczoła porusza skrzydłami i resztą ciała, wywołane wibracje pomagają wydobyć pyłek z kwiatów. Ten następnie przyczepia się do owada. Kiedy pszczoła przelatuje na kolejny kwiat, pyłek podróżuje wraz z nią i przemieszcza się na drugą roślinę. Proces ten nazywany jest zapylaniem. Brzęczenie pszczół usłyszymy również w sytuacji zagrożenia, gdy owady bronią siebie lub swoich uli, szczególnie jeśli zbliżysz się zanadto do ich naturalnych siedlisk. Brzęczenie ma służyć jako swoistego rodzaju sygnał ostrzegawczy. Wycofaj się lub bądź gotów na spotkanie z rozwścieczoną pszczołą. Ała, zabolało. Ale ej, co? Ała, czy to kolejne urządlenie? W takim razie to nie jest pszczoła miodna. Pszczoła miodna może urządlić tylko raz. Kiedy to zrobi, małe żądło zostaje w skórze człowieka. Po urządleniu pszczoła nie jest już w stanie wyciągnąć wbitego żądła, a ponieważ ma ono nerwy i mięśnie i stanowi część przewodu pokarmowego owada, urządlenie pszczoły kosztuje ją życie. Żółte osy z gatunku Vespula i Dolicho Vespula nie mają takiego problemu. Mogą żądlić wielokrotnie, tak mocno jak to tylko możliwe. W przeciwieństwie do wielu rodzajów pszczół, żądło żółtej osy nie ma zadzioru. Przebywanie w ich pobliżu lub zbliżenie się do ich gniazda to żadna frajda. Takie gniazdo jest domem dla kilku tysięcy osobników. W ciągu jednego lata potrafi tam nawet mieszkać do 50 tysięcy os. Osy nie wydają też brzęczącego dźwięku charakterystycznego dla pszczół. To kwestia różnic w sposobie zachowania i trybie życia tych owadów. Trzmiele i pszczoły latają z kwiatka na kwiatek, zbierając pyłek i nektar, które stanowią pożywienie dla całej kolonii. Jeśli widzisz te owady latające na wysokości traw, prawdopodobnie zbierają właśnie pożywienie, które później zabiorą do swojego gniazda. Osy nie gustują w kwiatach, nie muszą więc tak intensywnie machać skrzydłami jak pszczoły. Nie przenoszą też i nie zbierają pyłku. Są drapieżnikami, preferują w swoim menu pająki, owady, a dietę uzupełniają przejrzałymi owocami. Jeśli więc urządzasz piknik z koszem pełnych smakowitych przysmaków, przygotuj się na dodatkowych gości. Najlepiej przykryj jedzenie, by uchronić je przed inwazją os. Osy są najbardziej aktywne późnym latem i wczesną jesienią, a kolonie zakładają na wiosnę. Co ciekawe, królowa robi to w pojedynkę. Wpierw musi przetrwać surowe warunki zimowe, następnie składa jaja. Dalej kolonia rozwija się przez okres wiosenno-letni. Kiedy nadchodzi zima, dotychczasowa królowa kończy swoje panowanie i przekazuje koronę swojej następczyni, która rozpocznie kolejny cykl. Żadna z pozostałych os nie przeżywa. Zarówno osy, jak i pszczoły mają czarno-żółte ubarwienie i są prawie identycznej wielkości, przy czym pszczoły są bardziej owłosione i masywne od smuklejszych, mniej puchatych os. Te drugie są zgrabniejsze, mają również słynną talię, która łączy odwłok z tułowiem, czyli częścią ciała znajdującą się między śródpiersiem a głową. Pszczoły miodne żyją w dziuplach i ulach, które tworzą dla nich pszczelarze. Osy preferują gniazda w odsłoniętych rurach, dziurach w ścianach, starych meblach, a nawet pod ziemią. Upatrują sobie stare nory gryzoni lub zakładają gniazdo na trawnikach tam, gdzie jest mniej trawy, dlatego łatwo przypadkowo na nie nastąpić lub najechać kosiarką. Osy są zdecydowanie bardziej agresywne i zaciekłe niż pszczoły. To drapieżniki o naprawdę silnym instynkcie obronnym. Jeśli zaburzysz ich spokój, będą gonić za tobą do skutku, często pokonując naprawdę imponującą odległość. Są mściwe, pokonają wszelkie przeszkody i wyczekają na właściwy moment. Jeśli uciekasz przed osami, nie ma sensu chować się pod wodą. Będą cierpliwie czekać, aż zabraknie ci tchu i się wynurzysz, a wtedy przystąpią do zemsty. Nie ma też sensu biegać w panice, wymachując rękami. Po pierwsze, będą szybsze, a także bardziej sfrustrowane, bo uznają cię za zagrożenie. Po prostu unieś ręce i przede wszystkim chroń oczy. Z czasem znudzą się i dadzą sobie spokój. Pszczoły miodne żądlą, gdy naprawdę nie mają innego wyboru. Nie są złośliwe z natury. Ani pszczoły, ani osy nie zachowują się agresywnie, gdy nie czują zagrożenia, przy czym osy faktycznie łatwiej jest sprowokować. Kiedy widzą, że zbliża się do nich coś, co uznają za niebezpieczeństwo, wydzielają specyficzne substancje chemiczne, które alarmują całą rodzinę i do ataku przystępują rojem. Osy potrafią zbudować gniazdo z papieru. Najpierw odgryzają kawałki kory, a następnie ją wypluwają, w ten sposób tworząc papierową papę. Dla nas wszystkie wyglądają identycznie, ale nie dla siebie nawzajem. Potrafią rozpoznać poszczególne osobniki, identyfikując unikalne cechy twarzy charakterystyczne dla danej osy.
Co więcej, mogą mieć naprawdę wariackie ubarwienie – zielone, niebieskie, czerwone czy fioletowe. Najmniejszym owadem na świecie jest pasożytnicza osa z rodziny rzęsikowatych. Samce tych os są ślepe, nie mają skrzydeł, a ich długość to zaledwie niewiele ponad 0,1 mm. Istnieje ponad 30 tysięcy gatunków os, ale generalnie można podzielić je na dwie grupy. Towarzyskie osy żyją w koloniach, a osy samotnice wolą własne gniazda, gdzie żyją wyłącznie z własnymi młodymi. Pierwsza grupa używa żądeł do obrony, druga wykorzystuje je do polowania, do spółki z jadem, który znajduje się w żądle. Osy samotnice nie przepadają za żądleniem ludzi, nie będą cię też bardziej gonić. Są nam potrzebne i pełnią ważną funkcję, regulując populację innych owadów, włączając je do swojego menu. Gliniarz naścienny jest bliskim krewniakiem mrówek. Mrówki same zaczynały jako rodzaj drapieżnych os, ale żeby jeszcze bardziej wszystko skomplikować, mrówki są bardziej spokrewniane z pszczołami niż z osami, a ogólnie to wszystkie te owady mają to samo drzewo genealogiczne. Rozprzestrzeniły się po całej kuli ziemskiej, zasiedlając praktycznie każdy istniejący ekosystem na suchym lądzie. W tej chwili na naszej planecie znajduje się ponad 10 tysięcy bilionów osobników. Wyniki jednego z badań przeprowadzonych w brazylijskich lasach deszczowych pokazują, że całkowita masa mrówek żyjących na tamtym obszarze czterokrotnie przewyższa masę wszystkich gadów, ssaków i płazów razem wziętych. Mrówki to stworzenia stadne żyjące w dość dużych koloniach. W mrowisku pełnią różne funkcje, bronią gniazda, szukają pożywienia, wychowują młode, budują mrowisko. Nie tylko ich skrzydlaci krewniacy potrafią boleśnie urządlić, mrówki też mają wiele do powiedzenia w tym temacie. Mrówki z gatunku Paraponera clavata kąsają najboleśniej. Żyją one w wilgotnych obszarach dżungli, takich jak Amazonia, a mrówki z gatunku Selenopsis generują rokrocznie koszty na poziomie miliardów dolarów. Kwota ta obejmuje koszty leczenia ludzi i zwierząt pogryzionych przez mrówki. Być może i są malutkie, ale ich ugryzienie boli i daje wrażenie palenia skóry, stąd po angielsku zyskały przydomek mrówek ognistych. Niektóre owady żyją tylko kilka dni, a czasem nawet zaledwie parę godzin, natomiast mrówki są jednymi z najdłużej żyjących owadów. Królowa niektórych gatunków żyje nawet do 30 lat. Jeśli uwzględnić ich gabaryty, to również jedne z najsilniejszych stworzeń na świecie. Pojedyncza mrówka dźwiga i przenosi ciężar 50 razy większy od masy swojego ciała. Mrówki cenią sobie pracę zespołową, stąd często możemy zobaczyć je działające w grupie, gdy przenoszą większe obiekty. Występują na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy. Tak samo zresztą jak ich krewniaczki, osy. Mrówki nie mają uszu. Zamiast polegać na słuchu, wyczuwają wibracje podłoża. Niektóre nie mają nawet oczu, więc komunikują się z innymi poprzez czułki. Poza tym wysyłają sobie wiadomości za pośrednictwem związków chemicznych, które wydzielają. Te związki pozwalają im odnaleźć źródła pożywienia lub przyciągnąć partnera. W ten sam sposób wysyłają też ostrzeżenia, gdy wyczuwają niebezpieczeństwo w pobliżu. Największe gniazdo, jakie kiedykolwiek odkryto, miało ponad 5,5 tysiąca kilometrów szerokości. Zlokalizowano je w roku 2000 w Argentynie. 33 różne populacje mrówek zebrały się razem i stworzyły jedną ogromną megakolonię z milionami gniazd i miliardami żyjących i pracujących w nich osobników. Acrocinus longimanus wygląda imponująco. Osiąga nawet 7,5 cm długości, a jego przednie odnóża bywają nawet dłuższe. Pomagają mu wspinać się na drzewa, przechodzić z gałęzi na gałąź, a samce używają ich, by zaimponować samicom. Ulala! Mimo niebezpiecznego wyglądu, chrząszcze te nie są niebezpieczne. Nie ugryzą nawet, jeśli będziecie próbowali się ich pozbyć, a z pewnością będziecie chcieli, jeśli uprawiacie w ogrodzie kapustę, bo te robale żerują na jej liściach. Może nie gryzą, ale i tak lepiej nie dotykać ich gołą dłonią. Wydzielają śmierdzący płyn, który nie tylko cuchnie, ale też parzy, wywołując podrażnienie skóry. Przydadzą się rękawiczki. Wiecie, co jeszcze cuchnie? Nie, poza moimi skarpetkami. Owady z rodziny wtykowatych. Jeśli macie kawałek ogródka, te szkodniki mogą przysporzyć wam sporo zmartwień. Żerują na waszych ukochanych dyniach, uwielbiają to warzywo, a rozgniecione niemiłosiernie śmierdzą.
Wtykowate często myli się z tarczówką marmurkowatą, ale te drugie pluskwiaki są jeszcze bardziej paskudne. Wydzielają okropną woń nawet przy zwykłym dotknięciu. Proszę, jakie wrażliwe. Żyrafka madagaskarska to przypuszczalnie najbardziej nieszkodliwe stworzenie na tej liście. Niewiele wiadomo na temat tego chrząszcza. Nazwę zawdzięcza charakterystycznej długiej szyi. Taka budowa pomaga żyrafce tworzyć gniazda i walczyć z innymi osobnikami o pożywienie i partnerów. Choć jest niegroźna, czerwone ubarwienie skrzydeł to oznaka dla drapieżników, że owad smakuje paskudnie lub jest trujący, a może jedno i drugie. Z tego samego powodu nie należy łakomić się na motyla o nazwie Danaid wędrowny lub jego gąsienicę. Te piękne owady są często hodowane przez ludzi. Swego czasu mało brakowało, a uznano by je za owadzi symbol Stanów Zjednoczonych. Mało kto jednak wie, że Danaid jest naprawdę trujący. Owad ten żywi się rośliną o nazwie trojeść, która zawiera silną toksynę. Danaid uodpornił się wprawdzie na jej działanie, ale trucizna akumuluje się w jego organizmie. To sprawia, że stanowi bardzo nieapetyczny kąsek dla ptaków i innych drapieżników. Stężenie trucizny jest tak wysokie, że nawet człowiek, który omyłkowo lub nie zje gąsienicę Danaida wędrownego, musi liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Mącznik młynarek to pospolity chrząszcz. Z pewnością musieliście na niego kiedyś trafić. Łatwo go znaleźć, na przykład na farmach drobiu, ponieważ larwy mącznika wykorzystuje się jako pokarm dla ptaków. Tu jednak czai się niebezpieczeństwo. Mącznik jest nosicielem licznych chorób, które mogą rozprzestrzeniać się wśród ptaków i przenosić na ludzi. Chętnie też same zjadają ptasią karmę, a nawet materiały izolacyjne wykorzystywane na farmach, więc to wcale nie taki pokarm idealny. Dorosły chrząszcz produkuje truciznę, która w małych ilościach nie jest niebezpieczna, natomiast stężona może wywoływać objawy alergiczne. Jeśli więc znajdziecie się na farmie drobiu, lepiej takie chrząszcze omijać z daleka. Trzyszczowate występują w wielu kształtach i ubarwieniach, ale wszystkie mają dwie cechy wspólne. Długie, cienkie odnóża i ostre, przypominające miecz szczęki. Takie odnóża sprawiają, że te chrząszcze to najszybsi biegacze w całym owadzim świecie. Trzyszczowate biegają tak szybko, że podczas polowania muszą niejednokrotnie zatrzymać się na parę sekund, żeby się rozejrzeć. Ich oczy i mózgi nie są po prostu w stanie nadążyć z przetwarzaniem danych, dlatego owad musi przystanąć i poczekać, aż obraz załaduje mu się do pamięci. Większość tych chrząszczy nie stanowi zagrożenia, ale jeśli zobaczycie osobnika z pomarańczowymi łatami na grzbiecie, lepiej go nie dotykać. Te konkretne owady w ramach samoobrony produkują cyjanek, który może wyrządzić nie lada krzywdę zarówno zwierzętom, jak i ludziom. Jeśli dotkniesz chrząszcza, a następnie potrzesz okolice oczu lub ust, licz się z poważnymi podrażnieniami. Ojej, patrzcie! Widzicie ten piękny wzór? O, tam, na kwiatku. Wygląda jak impresjonistyczny obraz i coś w tym jest. Pluskwiak Sferrocoris annulus nazywany jest też robakiem Picassa. Ten owad żywi się roślinami i generalnie jest raczej niegroźny, ale zastanówcie się dwa razy, zanim postanowicie mu się przyjrzeć z bliska. To nie biedronka. Dotknięty robak Picassa wydziela silny, nieprzyjemny zapach, którego nie tak łatwo się pozbyć nawet przez kilka godzin. Uah. Przechadzając się po sosnowym lesie, dostrzegacie dziwne poruszenie na leśnym runie. Wygląda jak mały, włochaty pociąg długi na kilka metrów. W rzeczywistości ta procesja to technika obronna korowódki sosnówki. Gąsienice przemieszczają się rzędem jedna za drugą, by się nawzajem chronić. Wygląda to bardzo osobliwie. Nie próbujcie jednak przerywać tego składu. Każdy wagonik pociągu posiada setki ostrych, igiełkowatych włosków. Dotknięcie tej szczeciny gołą dłonią powoduje początkowo ostry, przeszywający ból, a następnie szereg innych nieprzyjemnych reakcji. Z tego samego powodu drapieżniki nie przepadają za korowódkami. Szerszeń azjatycki, jak sama nazwa wskazuje, występuje głównie w Azji, ale w 2019 ich obecność odnotowano również w Ameryce Północnej. Te bestie są wielkie, żółte i złośliwe.
Nie da się pomylić szerszenia azjatyckiego z żadnym gatunkiem pszczoły czy osy. Jest znacznie większy i bardziej agresywny. Najgorsze jest jednak żądło. 3 razy dłuższe niż u pszczoły miodnej. Żądło zawiera naprawdę silny jad. Kilka użądleń szerszenia azjatyckiego wystarczy, by powalić duże zwierzę, a nawet człowieka. A gdyby tego było mało, stworzenia te potrafią strzelać trucizną, najczęściej celując w oczy. Niezapomniane doświadczenie gwarantuje. Lonomia to niewinna mała ćma, nie stanowiąca dla nikogo żadnego zagrożenia. Ale zanim osiągnie fazę ćmy, musi przejść przez etap gąsienicy, a wtedy naprawdę nie chcecie spotkać jej na swojej drodze. Gąsienica lonomii pokryta jest cienkimi jak włoski kolcami zawierającymi silny jad. Nawet jeśli nie próbujecie dotknąć jej celowo, i tak grozi wam ukłucie. Gąsienice doskonale się maskują dla ochrony, upodobniając się do kory drzew. Nieświadom zagrożenia spacerowicz może oprzeć dłoń na pniu, gdzie skrywa się lonomia, a wtedy gąsienica nie zawaha się użyć swoich igieł przeciw pechowemu intruzowi. Jeśli tak się zdarzy, należy natychmiast szukać pomocy medycznej. Każdy przyzna, że wszystkie skolopendry są przerażające. A być może jednym z najstraszniejszych gatunków jest skolopendra Heros. Po pierwsze, prezentuje się jak ucieleśnienie najgorszych koszmarów. Czarny, segmentowany tułów, dziesiątki żółtawych odnóży wyglądem przypominających pazury i czerwona głowa z 2 długimi rogami. To już wystarczy, by człowiek miał ochotę wiać w oka mgnieniu. I nie tylko człowiek. Te skolopendry mają pokaźne rozmiary i równie duży apetyt. Żywią się ropuchami, jaszczurkami, okazjonalnie szczurami. A gdy nie ma wyboru, potrafią nawet upolować lecącego nietoperza. I rzecz jasna, jak można oczekiwać po takim wyglądzie, czerwonogłowa skolopendra jest jadowita. Na szczęście nie ciągnie jej do ludzi. Z wzajemnością. Ten insekt nie jest może duży, ale za to potrafi się bronić. To znaczy, lepiej omijać go z daleka. Próchniaczek czarniawy jest, jak nazwa wskazuje, czarny, a wyglądem przypomina skorka. Zagrożony unosi odwłok i otwiera szczęki, co sprawia, że upodabnia się do skorpiona. Najlepiej się wówczas wycofać. Jeśli tego nie zrobicie, w samoobronie próchniaczek zacznie wydzielać okropny zapach, a także paskudny płyn z otworu gębowego. A gdy to nie wystarczy, w ostateczności ugryzie, co jest całkiem bolesne. Dobrze radzę, zostawcie te bestie w spokoju. Bezskrzydłe samice żronkowatych wyglądają jak mrówki, ale w rzeczywistości należą do rodziny os. W przeciwieństwie do mrówek nie tworzą dużych kolonii. Z reguły żyją w pojedynkę, ukrywając się wśród traw. Jeśli na taką osę nastąpi pasąca się krowa, zwierzę dotkliwie odczuje ukłucie. Człowiek też może zostać użądlony, szczególnie jeśli chodzi po trawie boso. Żeronkowate są jadowite, na szczęście jednak ich jad jest łagodniejszy od pszczelego, więc nie stanowią zagrożenia. Tym niemniej, ból po ugryzieniu jest całkiem poważny. Owada nie da się też łatwo zgnieść. Ma wyjątkowo mocny pancerz chroniący go przed innymi insektami, a nawet przed ptakami. Kosmata widłogonka siwica wygląda naprawdę słodko. Taki mały, latający kociak. Ćma może i jest rozkoszna, ale od gąsienicy, jak zawsze, należy trzymać się z daleka. Możecie patrzeć, ale nie radzę jej dotykać. Choć wygląda niepozornie, gąsienica jest pokryta tysiącami igiełkowatych włosków, które przy dotknięciu wstrzykują jad produkowany przez owada. A jest to nie lada trucizna. Widłogonka siwica to najbardziej jadowita gąsienica w Stanach Zjednoczonych. Jedno ukłucie tego małego potwora może skutkować chorobą ciągnącą się dniami, a nawet tygodniami. A jeśli jesteście uczuleni na jej toksynę, no cóż, pozostaje mi tylko życzyć powodzenia. Skorpiony to fascynujące małe stworzenia. 6 odnóży, 2 pary szczypiec i potężne żądło. A co by było, gdyby ludzie też mogli zakładać zewnętrzne szkielety, aby się chronić? Egzoszkielet składa się głównie z chityny, złożonego związku organicznego występującego u owadów i gadów. Dzięki zewnętrznemu szkieletowi te małe stworzenia są w stanie się bronić, a często też robić rzeczy wymagające niesamowitej siły.
Gdybyś miał taki zewnętrzny szkielet jak skorpion, mógłbyś bez problemu wspiąć się po dowolnym budynku. Masywne szczypce pozwalałyby złapać mocno wszystko, co zechcesz, a w razie potrzeby nawet to przeciąć. Za to otwieranie paczki chipsów mogłoby nastręczać pewne problemy. W nocy kłopotliwe byłoby też promieniowanie UV. Nie zrobiłoby ci krzywdy, nic w tym stylu, ale z pewnością świeciłbyś w ciemnościach. Mało praktyczne, jeśli chcesz podkraść się do kogoś z zaskoczenia. Ogon skorpiona zakończony jest paskudnym, jadowitym żądłem. Można by go użyć do zranienia potencjalnego wroga. Poza tym jest na tyle długi, że ułatwia obronę z bezpiecznej odległości. Skorpiony żyją na całym świecie, nawet w najbardziej niesprzyjających środowiskach. Od mroźnych, skutych lodem obszarów, po spalone słońcem pustynie. Jeśli skorpion zamarznie, jest w stanie rozmrozić się w słońcu i przeżyć. Kolejne stworzenie również ma dwie pary szczypiec i sześć odnóży, za to nie ma żądła. Oto krab we własnej osobie. Krab ma znacznie mocniejszą skorupę niż skorpion i jest zaskakująco szybki, więc takie krabie wcielenie to nie byle co. Z minusów? Mógłbyś poruszać się tylko bokiem i jeden smakosz chętnie wziąłby cię na swoim talerzu. Na świecie istnieje prawie 5000 gatunków krabów, a każdy z nich ma pewne wyjątkowe zdolności. W pancerzu kraba na pewno świetnie radziłbyś sobie z kopaniem. Rzecz jasna, kopałbyś tylko w bok. Tym niemniej te odnóża i szczypce i tak odwalą świetną robotę. Myślę nawet, że gdyby ktoś miał kiedykolwiek skonstruować kostium inspirowany budową kraba, z pewnością zrobiłby to właśnie z myślą o kopaniu. Mógłbyś nawet pracować pod wodą. Byłbyś zwinny, silny, no i prezentowałbyś się nieziemsko. Ludzie w pancerzach mrówek zdominowaliby każdy plac budowy. Mrówki żyją w koloniach na niemal wszystkich szerokościach geograficznych. Wprawdzie ich główna siła tkwi w liczbie, ale to nie znaczy, że pojedyncza mrówka jest jakimś słabeuszem. Zdziwiłbyś się. W rzeczywistości powstały już sztuczne egzoszkielety, które pomagają ludziom dźwigać duże ciężary. Ale posiąść prawdziwą mrówczą siłę to zupełnie inna liga. Ten niepozorny insekt jest w stanie unieść ciężar tysiąckrotnie większy niż masa własnego ciała. W grupie mrówki są w stanie bez najmniejszego problemu przenieść ptaka, a co nawet bardziej niesamowite, dźwigają najróżniejsze obiekty, wspinając się po ścianach, a nawet idąc do góry nogami. Wyobraź sobie grupę ludzi wciągających odrzutowiec na dach Empire State Building. Buldożery i dźwigi wyszłyby z użytku. Wystarczyło przywdziać kostium i do dzieła. Można by konstruować budynki na podobieństwo podziemnych kolonii. Mrówki są niesamowite w kopaniu tuneli. A teraz wyobraź sobie, że masz do dyspozycji kombinezon, który pozwala ci przemieszczać się w powietrzu jak super myśliwiec. W takim wypadku strzałem w dziesiątkę jest strój szerszenia. Te owady mają wytrzymały szkielet zewnętrzny, który jest przy tym zaskakująco lekki i bardzo sterowny. Szerszenie to załoga silnych, latających akrobatów. I nie zapomnij o żądle. Wiele osób uważa te owady za szkodniki, ale to nieprawda. W rzeczywistości robią dla ekosystemu dobrą robotę, na przykład zjadają te paskudne komary. Strój szerszenia byłby niezbędny do wszelkich zadań specjalnych, choć do pracy w biurze raczej by się nie nadał. Mocny, aerodynamiczny kombinezon z potężnym żądłem. Nie wiem jak ty, ale ja w to wchodzę. Pancerz pancernika zbudowany jest z keratyny. Tak, tak, z tego samego materiału, który tworzy twoje włosy i paznokcie. Ta skorupa jest wyjątkowa, bo może się składać, a jednocześnie ma niezwykłą wytrzymałość. Pancerz zbudowany jest z płytek w kształcie sześciokąta, które pokrywają cały grzbiet zwierzęcia. Gdy pancernik zwietrzy niebezpieczeństwo, zwija się po prostu w kulkę. Zainspirowani budową skorupy pancernika naukowcy na jego podobieństwo próbują opracować trwałe, zginające się szkło. Człowiek nie byłby wprawdzie chroniony w 100% w takim kombinezonie, ale z pewnością wiele byłby w stanie przetrwać. Mógłbyś wyskoczyć z samolotu bez spadochronu, wylądować na dachu, ześlizgnąć się z niego, wykonać kilka obrotów i wylądować bezpiecznie na pobliskim samochodzie, a to wszystko podczas ucieczki przed chmarą aut i helikopterów. Nie, naoglądałem się za dużo filmów. Bycie jednym z najpowolniejszych zwierząt na planecie ma pewną zaletę. Przez cały czas masz na sobie ciężką skorupę ochronną. Podobnie jak u pancernika, skorupa żółwia wykonana jest z keratyny. Przy czym skorupa żółwia jest naprawdę ekstra, bo rośnie razem z nim. Kraby i inne posiadające pancerz zwierzęta muszą zmieniać go na nowy, gdy z niego wyrosną, a żółw nie.
Człowiek byłby praktycznie nie do pokonania w takim kombinezonie. Z drugiej strony, poruszałby się szalenie wolno i przyciągał wiele uwagi, ale też w najgorszym razie mógłby się po prostu schować i przeczekać zagrożenie. Skakanie z miejsca na miejsce brzmi naprawdę spoko, ale co z lataniem? Koniki polne potrafią jedno i drugie. Mają schowane skrzydła, które rozkładają po swoim pokazowym wybiciu. Poza tym występują w całej gamie kształtów i kolorów. Doskonały kamuflaż. Konik polny może wyskoczyć na wysokość ponad ćwierć metra i niemal metr w dal. A wszystko dzięki supermocnym tylnym odnóżom. Te skoczki praktycznie wystrzeliwują się w powietrze, gdy czują zagrożenie lub widzą coś smakowitego. W kombinezonie konika polnego mógłbyś z łatwością przeskoczyć całe boisko piłkarskie za jednym zamachem. Nigdy więcej stania w korku! Sam pancerz może nie jest najmocniejszy, za to z takimi zdolnościami skakania i lądowania weekendowe zakupy to pestka. Albo możesz zostać najlepszym na świecie dostawcą pizzy. Już widzę te napiwki. Największe zwierzę na naszej liście nie posiada szkieletu zewnętrznego, ale ma za to wybitnie grubą skórę. Ta olbrzymia bestia jest jednym z najpotężniejszych ssaków na Ziemi, a dla dodatkowej ochrony ma wielki róg w okolicy nosa. Domyślasz się już, o kim mowa? Wygląda wprawdzie przerażająco, ale ten potwór to roślinożerca. Nie połakomi się na człowieka. Może jednak zaatakować, kiedy zostanie sprowokowany. Trzymaj się więc na dystans. Gruba skóra sprawia, że nosorożec wyglądem przypomina czołg, ale za to zapewnia mu ochronę przed zmianami temperatury. W stroju nosorożca miałbyś niewątpliwą przewagę nad przeciętnym człowiekiem. Kombinezon z tak grubej skóry nadałby się doskonale na ekstremalne warunki pogodowe i upał i mróz. A róg na czubku głowy działałby jak skuteczne ostrzeżenie, nie jakieś tam marne trąbienie zza kierownicy. Szczęki, które wyglądają jak poroże? Sześć odnóży? Poznaj żuka z rodziny jelonkowatych. Te przerośnięte szczęki służą głównie do zadawania szyku przed znajomymi, czasem też przydają się w pojedynkach. Nie musisz się jednak martwić, są za słabe, by skrzywdzić człowieka. Kostium takiego żuka prezentowałby się dość dziwacznie na ulicy, ale kto wie, co będzie w modzie za 10-20 lat. Może to będzie przyszłość wrestlingu. No dobrze, to zwierzę może pochwalić się najtwardszą skórą wśród gadów. Krokodyle to przerażające bestie, które praktycznie nie zmieniły się od czasów dinozaurów. Współczesny krokodyl nadal znajduje się na szczycie łańcucha pokarmowego. Ma łuski na grzbiecie i bardzo delikatne podbrzusze. Łuski pokrywające jego ciało są wykonane z wybitnie wytrzymałych materiałów. I nie zapominaj o tej potężnej szczęce. Arbuzy miażdży z taką łatwością jak gumę balonową. Kostium krokodyla dawałby z pewnością szybkość i siłę, ale jednocześnie ograniczałby człowieka do terytoriów wokół jezior i rzek. Doskonale nadawałby się natomiast do gry wchowanego. Hop! Złapany! Ostatnie stworzenie zgarnia główną nagrodę za najtwardszy szkielet zewnętrzny w historii. Z pewnością jest mniejsze od nosorożca. Przedstawiamy pancernego żuka. Już sama nazwa może przerazić. Ten jegomość ma specjalną, zazębiającą się pokrywę skrzydeł, która sprawia, że jest nieziemsko odporny. Na marginesie, on nawet nie lata. Dokładnie. Nie musi uciekać przed niebezpieczeństwem. Rób co chcesz, a nie zgnieciesz, nie zmiażdżysz, ani w żaden sposób go nie uszkodzisz, nawet gdyby miał go potrącić samochód. Pancerne żuki żyją do 2 lat, to znacznie dłużej niż typowe parę tygodni czy miesięcy, jakie przeżywają inni przedstawiciele tej rodziny. Kostium pancernego żuka. Wow, sama nazwa sprawia, że mam dreszcze. Żadne zderzenie nie byłoby w nim straszne. Przejście przez ulicę w godzinach szczytu byłoby jak spacer po parku w ciepłe popołudnie. Nadawałby się też idealnie do eksploracji morskich głębin, bo jest odporny na ciśnienie. A to znaczy, że fantastycznie sprawdziłby się też w kosmosie.